Zapraszam Grześka Warzechę. Powitajmy go może gromkimi brawami. Dziękuję ci bardzo. Jasne, dzięki. W razie czego, jeżeli chcesz, żeby dobrze ci brała kamera, to tutaj możesz sobie stać. Jasne, jak ja się bardziej schowam, więc cześć wszystkim. Hej, ja się nazywam Grzegorz Warzecha, jestem jednym z założycieli User.com. Na co dzień razem z Michałem kierujemy firmą. Tak w dużym skrócie dzisiejszej prezentacji postaram się wam pokazać trochę z niższego poziomu, bo Piotr tutaj mówił o takim momencie 150 osób, jest jednym z największych sukcesów w tym momencie w Polsce z perspektywy firm, które nie mają finansowania i fajnie się rozwinęły, ale pokażę wam na trochę wcześniejszym poziomie, jak do takiego momentu można dojść, jak w ogóle podejść do całego procesu realizacji firmy od zera, bez finansowania. Tak w dużym skrócie, mówił, że mamy około tam miliona złotych miesięcznego przychodu, w tym momencie około 70 osób. To jest mój w sumie około 12 projekt, jestem osobą techniczną, nerdem i tutaj Michał Korba się śmiał dosłownie w niebogłos, jak usłyszał o tym, usłyszał, że Piotr też jest cholerykiem, tak samo, podobna cecha. Generalnie około 90% czasu spędzam nad technologią, jestem taką osobą, która bardzo dużo czasu nad tą technologią spędza z jakąś nadzieją, że coś uda się znaleźć, a ostatnie czasy jakby przede wszystkim nad sieciami neuronowymi, więc jeśli ktoś chciałby w tym pogadać, to czuję się na pewno w tym dużo lepiej niż mówieniu o rozwoju firmy. I moi drodzy, dzisiejszego dnia tak naprawdę poświęcimy jakby czas na to, żeby postarać się zrobić firmę od zera, czyli jak ja bym w tym momencie podszedł do realizacji projektu, nie mając środków na koncie albo bardzo ograniczone środki, na przykład, nie wiem, 50 tysięcy złotych albo coś wokół tego, i w jaki sposób jakby podeszlibyśmy do tego tematu na bazie naszych doświadczeń, które wynieśliśmy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o bootstrapowanie firmy, jak trochę Google'a, jakby starałem się przygotować do tej prezentacji, to w internecie jest takie trochę prześmiewcze podejście. Wszyscy bardzo kibicują firmom, które biorą finansowania od VC. Ja nie przeczę, jest to super. Bardzo się cieszę, że Booksy, znany lekarz, biorą potężne rundy, to jakby bardzo kibicuję i founderom, i spółkom, ale jednocześnie trzeba doświadczać, trzeba też być świadomym tego, że pójście bez VC jest często trudniejsze do realizacji, trzeba mieć więcej szczęścia, lepsze zrozumienie rynku i wiele różnych jakby parametrów, ale też pójście bez VC, jakby każdy founder, kto widzi taką osobę, często bardziej to docenia. To nie jest tak, że można powiedzieć, że taki był plan, że nie zdobyliśmy finansowania, tylko po prostu jest to taka trudniejsza droga, na pewno warta uwagi. Jaki jest w ogóle profil firmy, którą możemy stworzyć jakby trochę bez finansowania? Na pewno musimy mieć firmę, która generuje przychody day one albo w bardzo krótkim czasie, gdzie technologia nie jest tak krytyczną rzeczą. Tutaj Piotr jest super tego przykładem, że możemy mieć firmę, w której jakby możemy w łatwy sposób jeden zacząć sprzedaż. Musimy mieć niską barierę wejścia, czyli nie możemy mieć czegoś ultra skomplikowanego. I bardzo ważne, musimy rozumieć niszę, w której działamy, i ta nisza, im dokładniejsza, im lepsza, tym bardziej możemy się w tej niszy okopać i prawdopodobnie możemy lepiej trafić do tych klientów. Ja będę was dalej bardzo mocno zachęcał do tego, żeby nie popełniać tego błędu, który my zrobiliśmy, robiąc często zbyt skomplikowany i zbyt rozbudowany produkt, na rzecz tego, żeby szukać produktów albo szukać usług, które są bardzo niszowe, ale w ujęciu globalnym. Broń Boże, nie działają na polskim rynku. My do dzisiaj nie mamy polskiej strony internetowej. Pierwszy klient był ze Stanów i to była najpiękniejsza rzecz, która nam się wydarzyła. I będę was zachęcał do tego, żeby w ogóle zapomnieć o tym, że mamy możliwość sprzedaży w Polsce, tylko szukać takich nisz globalnych, bo ta nisza jakby pomimo tego, że wydaje się ekstremalnie mała, to w ujęciu globalnym nagle jest bardzo dużym i sensownym rynkiem. To, o czym często zapominamy, ja też zapomniałem, to, że jeżeli sprzedajemy jakąkolwiek usługę, to ta usługa musi być możliwie łatwa do wdrożenia. My dzisiaj jako user mamy inwestora, to jest inwestor strategiczny, nie fundusz VC, jest to spółka notowana na giełdzie R22. Oni mają na przykład taki produkt Email Labs, który pewnie większość z was kojarzy. I jakby dlaczego to mówię? Dlatego, że jest piękny przykład produktu, który jest, albo tak jak SMS API, czy serwer SMS, czy jakby usługi jako SMTP dostarczane po API, to są piękne typy usługi, które jest niezależne od całej infrastruktury, czyli wdrożenie, sprzedaż tego rozwiązania nie wymaga zmiany nawyków ani poruszenia innych części organizacji niż w momencie, kiedy wdrażacie system, nie wiem, CRM w banku i 5 oddziałów musi się na to zgodzić. Czyli jest to bardzo ważne, że jeżeli myślicie o tym wdrożeniu, to fajnie, żeby ta jedna osoba, która podejmuje decyzję, miała
jakby to powiedzieć, nie było uzależniona od innych elementów organizacji. Z perspektywy firmy, którą będziemy szukali. No i model biznesowy. Tych modelów biznesowych jest teraz coraz więcej. Bartek Pucek super opisuje ciekawe modele, na przykład data jakby handlu danymi, albo modele, które jakby jestem zwolennikiem modelów SaaS-owych, bardzo mocno do tego was zachęcam, modelów, w których macie abonament. To nie musi być typowy SaaS jako software as a service, ale to może być community oparte o abonament. Ale ten abonament powoduje, że my co miesiąc rośniemy i później jakby mając jakiś kolejny miesiąc chodzi o to, że możemy mieć trochę oddechu, bo jakby mamy mniejsze kwoty, ale w systematyczny sposób. I teraz z mojej perspektywy, jaki jest w ogóle profil foundera, ja tak będę spoglądał na zegarek, który może zakładać jakby bootstrap. Przede wszystkim jakby zanim dojdziemy do momentu, o którym mówił Piotr, to niestety ja się spotkałem z tym, że musicie robić multitasking bardzo wielu rzeczy jednocześnie. Czyli founder, który prowadzi 5 czy 8 osobowy startup albo zaczyna, niestety musi znać się zarówno po części na IT, musi rozumieć tą technologię. Jakby spotykamy się często z tym, kilka razy doradzałem jakimś startupom strony technologii, pytam foundera, w czym to macie napisane, nie wiem. Jakby nie wie, founder nie wie, jaki mają framework, jaki mają język programowania, jaką mają bazę danych i tak dalej, co powoduje później bardzo wiele konfliktów, bo nowy programista, który wchodzi, może w łatwy sposób odwrócić wszystko do góry nogami, czyli trzeba mieć sporą wiedzę na temat jakby różnych aspektów, jeżeli ta firma jest mała. Dwa, jeżeli działamy bez inwestorów, to może tutaj Michał się ze mną nie zgodzić, ale ja osobiście uważam, że stres na founderach jest dużo większy, między innymi dlatego, że płuczecie konto co miesiąc do zera. Ja tutaj gdzieś mam zaraz jakiś kolejny punkt. Pamiętam do dzisiaj jakąś podróż do Poznania. Chyba to było spotkanie w Eliksie, bo koniec miesiąca poszły pensje, tam 250 tysięcy na pensję, a mi brakowało na bilet powrotny, bo się konto spłukało do zera. Oczywiście tam co miesiąc te płatności wchodziły, ale chodzi o to, że zerujecie, że jakby macie tak wyśrubowaną płynność finansową, że zatrudniając kolejną osobę musicie zarobić na tą osobę po to, żeby zapłacić jej pensję. Nam się nigdy nie zdarzyło mieć opóźnienia w pensjach, na szczęście, jakby z perspektywy co tej firmy, tym się dzisiaj chwalimy, ale jest to coś, co powoduje, że founder ma ogromny stres, trzeba być bardzo silnym psychicznie i fajnie mieć dochód z innego źródła. Mi przy zakładaniu zera miałem ten komfort, że wtedy sprzedawałem spółkę szkoleniową, którą udało się rozwinąć do takich rozmiarów, że ona dała nam środki finansowe do tego, żeby tą spółkę zbudować, przynajmniej w jakimś takim niewielkim wymiarze. No i bardzo ważne, tutaj najcenniejsze, ja tego niestety nie mam, czyli umiejętność sprzedaży. Jakby, jeżeli jesteście founderem technicznym, to bardzo ważne jest, żebyśmy dobrze rozumieli klientów i umieli sprzedawać do tych klientów, tylko po to, aby tych klientów móc lepiej zrozumieć i zrozumieć feedback, który oni nam dają podczas tych rozmów handlowych. I teraz tak, dlaczego uważam, że wzięcie pieniędzy jest trudnym procesem, może nie tyle z perspektywy wzięcia, bo pieniędzy na rynku jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś z was zakłada w tym momencie projekt i macie jakąkolwiek trakcję, to zdobycie finansowania od polskich inwestorów czy zagranicznych w jakimś niewielkim wymiarze, nie wiem, miliona, dwóch, trzech milionów złotych jest dosyć proste. Dużo trudniej w mojej opinii te pieniądze wydać na tyle, aby one nam posłużyły albo do tego, żebyśmy już nie potrzebowali kolejnych, albo żebyśmy urośli te 3-4 razy rok do roku, bo to jest target, którego szukają wszyscy inwestorzy. I teraz to, co my zrobiliśmy jako błąd, to na przykład biorąc tam te 10 milionów złotych, no pierwsza myśl jest taka, ok, potrzebujemy je wydać w niecałe 2 lata i to generuje bardzo dużo wyzwań, jak je dobrze wydać, jak szybko zatrudnić ludzi, czy organizacja jest na to gotowa. Większy zespół to jest więcej problemów wynikających nie z tego, że to są jakby tylko i wyłącznie złe rekrutacje, ale founder bardzo często może nie być przygotowany do tego, aby zarządzać tymi osobami, które mają wewnętrzne konflikty. Taka sytuacja wydarzyła się również u nas na samym początku po wzięciu finansowania i te osoby, które zatrudniliśmy po rundzie inwestycyjnej, jakby no, 90% z tych osób z nami nie pracuje. Nie dlatego, że były to złe osoby, ale dlatego, że stres i organizacja jakby nie do końca była na to przygotowana, żeby tak nagle dołączyć tak wiele osób. Super, jak to się udaje na przykład w zespołach sprzedaży, jakby na pewnym etapie organizacji jest to dużo łatwiejsze. Organizacja jest mała, może to generować bardzo dużo wyzwań. Trzecia rzecz, jakby kolejnym punktem jest to, że marketing niestety z naszych doświadczeń rzadko kiedy się skaluje liniowo. To nie jest funkcja liniowa, w której my wkładamy
1000 zł, później wkładamy 50 tysięcy złotych miesięcznie i mamy 50 razy więcej. Niestety to tak nie działa. I z tego tytułu też dużo trudniej jest wydać środki na marketing, które w liniowy sposób, bo często takie mamy założenie, będą zwiększały nam ilości sprzedaży i ruchu. Ja też osobiście jako osoba może trochę zbyt bezpieczna, może za bardzo bałem się wielu rzeczy, jakby historia to oceni, też mam takie podejrzenie, że taka może być sytuacja. Zawsze bardzo stresowało mnie to, że jest ogromny burn rate, czyli na przykład, nie wiem, byliśmy 200 tysięcy złotych na minusie, teraz no, jesteśmy spółką dochodową, jakby mamy odwrotną sytuację, ale wtedy to było coś, co nie pozwalało mi bardzo często spać i było czymś bardzo stresującym dla mnie, dlatego że ja sam osobiście obiecałem inwestorom, że hej, słuchajcie, dowieziemy, bierzemy kasy, mamy plan, dowieziemy. Więc trzeba być też na tym tego świadomym. Teraz, moi drodzy, pomówimy sobie o kilku przykładach, muszę pójść troszkę szybciej, które nie mają finansowania, które świadomie odmawiały VC do pewnego momentu, które mają naturalny wzrost, nie wziąłem tutaj Just Joina, które nie miały dużych prywatnych środków na start, to ma duże znaczenie. Wybrałem dwa proste przykłady, trzy proste przykłady. Pierwszy, wszyscy znamy Rafała Agnieszczaka z fotki, bardzo polecam furgonetkę, nie wiem czy wiecie, to jest 100 milionów rocznie przychodu, zbootstrapowane, tak? Jakby to są jawne informacje, które można przeczytać, zespół pewnie około 100 osób, bardzo prosty produkt technologicznie, bo tylko i wyłącznie broker, jeden z pierwszych brokerów, skuteczny marketing, usługa, którą każdy z nas prawdopodobnie w tym momencie mógłby zrobić. Oczywiście timing tej usługi był wtedy dużo lepszy, kiedy Rafał ją wprowadzał na rynek, okopana na swojej pozycji, czyli mówiąc krótko, w tym momencie mająca sporo trafiku naturalnego z różnych źródeł, który generuje, także jakby nie znam tego trafiku, przypuszczam i sprawdzając w różnych narzędziach, o których zaraz wam powiem, jest to spółka, która jest na bardzo fajnym przykładem, jakby narzędzia, które może się nie wydawać tak seksowne, jak nie wiem, user.com, Synerise czy inne duże platformy, ale narzędzia, które generuje bardzo fajny przychód, jednocześnie da się go zbudować. I tutaj ogromnym sukcesem jest to, że jest bardzo prosta wartość i bardzo prosty model biznesowy dla biznesu, który w ten sposób tworzycie. Drugim przykładem jest Baselinker. Kojarzycie pewnie Baselinkera i teraz, co jest sukcesem Baselinkera? Sukcesem Baselinkera nie jest technologia. Sukcesem Baselinkera w mojej opinii nie jest jakby to powiedzieć, marketing, bo prawdopodobnie tego marketingu w ogóle nie było, ale jest coś, co my często pomijamy, to jest tak zwany timing, czyli moment, w którym istnieje potrzeba na rynku na to konkretne narzędzie o konkretnym zastosowaniu. I ten timing my, founderzy z Polski, często pomijamy, a w Y Kombinatorze u Paula Grahama jest to jeden z najważniejszych elementów każdej firmy. Czy my jesteśmy za wcześnie, za późno, czy w sam raz. I od tego zależy, jest to w mojej opinii jeden z najważniejszych faktorów naszego sukcesu i tak jak w przypadku Baselinkera, no to dało im pewną pozycję, dzięki której bez marketingu można było się dostać do wymiarów, które są obecnie, a spółka jest warta kolosalne pieniądze. Kolejnym przykładem jest Zapier i co ciekawe, Zapiera pewnie każdy z was kojarzy, jakby bardzo fajnie founder Zapiera opowiada. Ja też starając się przygotować do tej prezentacji, obejrzałem na YouTubie chyba większość prezentacji różnych founderów bootstrapowych, w jaki sposób oni się bootstrapowali. I jedną z najciekawszych rzeczy, która mnie interesuje, nie jest technologia tutaj, bo akurat technologia jest tutaj dosyć prosta, napisana w Pythonie, bardzo przyjemnie zrobiona, pomimo takiej skomplikowanego potencjalnego wyglądu, ale to, co jest ciekawe w Zapierze, to jak oni podeszli do marketingu, jak oni zrobili ten marketing w darmowy sposób. I ich podejście było takie, że kontaktowali się z wszystkimi możliwymi firmami, SaaS-ami, proponując im zrobienie integracji często za nich, tylko po to, żeby oni byli lewarem dla Zapiera na to, żeby ktoś się dowiadywał o Zapierze z perspektywy SaaS-u, który ma integrację. I w ten sposób sami od początku dołączali firmy, bo to im daje takiego lupa, który jest bardzo cenny z perspektywy spółki, że jeden taki partner pozyskuje wam w darmowy sposób kolejnych klientów. I teraz, gdybym ja w tym momencie miał robić startup od zera, jakikolwiek, to od czego bym zaczął? Jak wyglądałby ten proces w moim podejściu? Przede wszystkim szukałbym problemów na świecie, czyli szukałbym wyzwań, które muszę rozwiązać, problemów, które mogę zaobserwować per konkretna grupa
osób, społeczeństwa, jakiegoś segmentu biznesu. Czego ludzie potrzebują? Ten problem musi być tak silny jak meta, którą sprzedawał nasz aktor, nasz bohater filmu jakby Breaking Badu, czyli musimy stworzyć, jakby poszukać tego, stworzyć pewne koncepty produktów, nie biznesplany. Biznesplany w mojej opinii są nic nie warte, dlatego że one są przeterminowane po 2 tygodniach, a tym im większy biznesplan na produkt, który ma być innowacyjny i ma być czymś nowym i nie jest powtarzalny, tym trudniej go zrobić. I z tymi konceptami patrzymy, czy my się w ogóle przebijemy, bo inwestorzy, też jestem ogromnym zwolennikiem Paula, bardzo polecam jego blog, on jest, wygląda jak z lat 90., ale ja osobiście, może przez to, że Paul też jest inżynierem, bardzo czuję chemię z tym człowiekiem i on wielokrotnie mówi, że Y Combinator inwestuje w startupy, które rozumieją potrzebę konkretnej grupy docelowej i to jest ich najważniejszy czynnik, czyli czy ten founder znalazł problem w grupie docelowej, którą zdefiniował, który tylko on rozumie, a inne osoby przegapiły i to jest nasza największa wartość. Bo 90% startupów niestety, i nam też się to zdarzyło, mi niejednokrotnie, robi rzeczy, które nam się wydają, że są potrzebne, a to jest bullshit. Bardzo często nasza grupa docelowa nie potrzebuje tego, a my po prostu nie znamy się na tej grupie wystarczająco dobrze, żeby być tego świadomi. Czyli głębokie zrozumienie potrzeby, i bardzo często potrzebą klienta niekoniecznie jest posiadanie młotka, tylko rozwiązanie konkretnego problemu za klienta typu powieszenie obrazu na ścianie. Ma to bardzo duże znaczenie, żebyśmy nie podchodzili do budowy technologii jako produktu typu, że chcemy być producentem młotków. Chcemy być firmą, organizacją, która wiesza, upiększa domy i wiesza obrazy na ścianie, do których wykorzystuje młotki, które buduje. Taki mindset nie był dla mnie naturalny, on przyszedł dopiero z czasem, po wielu, nie wiem, rozmowach, jak byliśmy w kampusie Google'a, u nas też inwestorem 1% udziału w Madam Kwaśniewski, który był jedną z osób, która tam zakładała Google'a w Polsce i tak dalej. I dopiero jak człowiek zrozumie jakby taki mindset z perspektywy, czego klienci chcą, to jest dużo łatwiej później szukać tych problemów i tworzyć koncepty produktów, które będziemy weryfikowali. I teraz ja osobiście najpierw stworzyłbym wydmuszkę produktu, pozyskał na nią klientów od 10 do 100, puścił kampanię, zrobił LTK-i, zrobił nawet wireframe tego, jak ten produkt ma wyglądać, tylko po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle to się sprzedaje. Jeżeli ktokolwiek to kupi, oczywiście naturalnie oddam mu pieniądze, przeproszę, powiem, że ma później 3 miesiące za darmo, jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ten klient to przyjmie, nic się złego nie stanie, ale to jest najpiękniejszy dowód dla mnie samego, że robię coś, co jest potrzebne na rynku. I teraz, jeżeli my już znajdziemy tego pierwszego klienta, to co jest najważniejsze, to żeby nie szukać ich od razu 1000, nie iść na skalę, tylko z tymi pierwszymi klientami skupić się, usiąść dokładnie i zrozumieć ich, gdzie jest ten przysłowiowy ból dupy, jak my go rozwiązujemy, czy nasz produkt daje im wartość i po to, żeby ten klient był tym naszym ambasadorem, który nas później poleca, bo okazuje się, że my z tych ambasadorów często mamy dużo więcej klientów niż się spodziewamy. Czyli my jakby, no, nikt by mi nigdy nie uwierzył, jakby jak wielu klientów może wam przynieść klient, którego posiadacie. My byśmy pewnie wielokrotnie nie istnieli, gdyby nie tacy ambasadorzy, którzy nam wielokrotnie bardzo mocno pomagali. I to, co jest krytycznym wykresem, którego ja nie byłem świadomy, to jest jeden z największych błąd, jaki popełniłem w życiu w userze, to, że complexity produktu nie zwiększa jego profitów. Czyli mówiąc krótko, jeżeli będziecie myśleli o koncepcie rozwiązania, które uderza w jakąś niszę, jest coraz bardziej skomplikowane, bo dlaczego nie mieć by jeszcze dashboardów, dlaczego nie mieć by eksportów do PDF-ów, no whatever, dlaczego nie mieć by jeszcze czegoś, to jest bardzo złe myślenie. To mnie życie tego nauczyło, bo rozwój z komplikacji produktu niesie za sobą logarytmiczny rozwój komplikacji, które mogą wystąpić między interakcjami tych modułów, które posiadacie. I prostota produktu, który będziecie budowali bootstrapując, jest praktycznie najważniejszym elementem, bo od tego trzeba zacząć, jeżeli dążymy do tego, żeby budować cały ekosystem. I tutaj Piotr dużo mówił o zespole. Ja też od tego jakby zacznę, że na czym polega w mojej opinii budowa zespołu w takim startupie i co jest bardzo ważne. Pierwszy, najważniejszy krok to jest
to, żeby budować ten zespół powoli, szukać bardzo szczegółowo osoby i niestety, jak zakładacie firmę samemu, ja osobiście jestem tego zwolennikiem, może błędnie, szukania ludzi samemu, samemu prowadzeniu tych rozmów rekrutacyjnych na początku, weryfikowania, czy jest chemia z tą osobą, bo te osoby, które na początku przyjmujecie, są najbardziej krytycznymi osobami. Trzeba z nimi wypić przysłowiowe piwo, zjeść kolację, poznać je głębiej, poznać ich słabe, silne strony, czyli być takim przyjacielem, bo oni z nami później będą rozwijali tę organizację. Jeżeli nie będą, to macie kolosalny problem i mogą wam ubić cały projekt tylko i wyłącznie nie z ich złej woli, tylko dlatego, że stracicie bardzo dużo czasu na poszukiwaniu kolejnej osoby, która zrozumie to. Druga bardzo ważna rzecz to szukać na początku ludzi, którzy są seniorami w tym, co mają zrobić. Czyli niekoniecznie myśleć, juniorzy są super, można z nimi bardzo dużo rzeczy ogarnąć. Jakby prezes... Jest pewien żart o jednej z firm z Krakowa dużej, że zatrudnia samych studentów. Proszę? Okej. Nie ma to znaczenia. Bardziej chodzi o to, że na początku bardzo nam zależy na tym, aby mieć osoby doświadczone, bo te osoby doświadczone mogą pomóc nam zbudować procesy, a w szczególności w takich rzeczach, na których my się osobiście nie znamy. Taką jakby wdrażanie osobiście osób i ta komunikacja z nimi jest na tyle ważna, że czasami z średniej osoby dzięki temu można zrobić bardzo fajne wyniki, jeżeli mamy z tą osobą dobrą relację. I teraz zapytacie pewnie, w jaki sposób to później wynagradzać. My w firmie mamy ESOP, czyli jakby rozdajemy akcje pracownicze tam wybranym osobom. Witamy sobie w tym, gdzie jest 8 osób, 8-9. Ja dzisiaj, gdybym zaczynał projekt od zera, przeznaczyłbym albo coś takiego, że ktoś nawet częściowo pracuje za darmo przez jakiś okres czasu, jeżeli nie będzie chciała to, jeśli będzie chciała rozstać to na przykład wypłacam jej wynagrodzenie z opóźnieniem, albo przyjmuje dzięki temu udziały w spółce i dzięki temu uzyskujemy bardzo związane osoby. My możemy się zabezpieczyć bardzo mocno tym, że mamy zawsze prawo wykupienia tych udziałów od tej osoby przez pewien okres czasu, ale zmierzam do tego, że zawsze kiedy nie zwolniłem słabej osoby, pomimo tego, że to czułem, bo coś nie grało, bardzo często coś nie grało z mojej winy. To nie jest tak, że ta osoba była kiepska. To bardziej chodzi o to, że nie wiem, nie poświęciłem jej wystarczająco dużo czasu na przykład. To uważam, że ten hire slow, fire fast, stare powiedzenie, ale bardzo się sprawdza i dzisiaj za każdym razem tak bym postępował. I teraz, jeżeli chodzi o marketing i sprzedaż, w jaki sposób, bo to jest najważniejszy punkt całego startupu, który robicie. Jak go zrobić? Od zera. Pierwsza rzecz, analizujemy konkurencję różnymi możliwymi narzędziami. SEMrush, SimilarWeb, patrzymy, jeśli robimy kopię czegoś, albo my musimy zbadać ten rynek z perspektywy tego, że jeżeli mamy potencjalnego konkurenta, to my dzisiaj przy pomocy narzędzi, które są, możemy doskonale zrozumieć, jakie on robi kampanie, gdzie on je robi, na jakich budżetach, z ilu ma stąd klientów, jakby które linki generują mu jaki darmowy trafik. I to są możliwe, że proste narzędzia, ale one wam podają później, jakby to powiedzieć, za niewielką kwotę, gdzie my możemy się pokazać i zdobyć również podobny ruch. Nie zachęcam do tego, żeby broń Boże robić coś a la furgonetka, podaję jako przykład, mam ogromny szacunek do Rafała i pozdrowienia dla niego, jednakże zapominamy o tym, że my możemy się tego marketingu nauczyć, rozumiejąc skąd dane firmy pozyskują trafik i jeżeli widzimy, że ktoś nadal coś robi, nie wiem, że live chat publikuje jakieś treści, HubSpot na kłoże dalej coś publikuje, to kopiujemy te działania i to daje niestety efekty, a nie wymaga żadnego rocket science studiów jakby dotyczących marketingu, bo tych jakby elementów na ścieżce użytkownika jest dosyć dużo i jako osoby, które zaczynają z projektem, bardzo bym zachęcał do próby naśladowania dobrych wzorców dużych firm, które się udały. Pamiętam słowa do dzisiaj Mariusza Ciepłego z live chatu, kiedyś rozmawialiśmy na temat, tam jakieś 3 lata temu, na temat potencjalnego rozwoju, współpracy i Mariusz też powiedział, że jakby to mi bardzo mocno zapadło w pamięci, żeby nie zawsze tak ślepo kopiować, że to, co oni już teraz zrobią, na przykład, nie wiem, gify w mailach, to są już pewne takie niuanse, które dodają smaku, ale trzeba też starać się w tych narzędziach zobserwować, co oni robili w 2008 roku, w 2009, co im wtedy dało trafik. Czyli to, w jaki sposób dzisiaj
nie wiem, pracuj.pl zdobywa klientów, jest prawdopodobnie, albo może być już czymś innym, jak to było na początku. To samo dotyczy Just Join IT, czyli jakby takie cofnięcie się w czasie, w timelapsie, co ta firma robiła. I w jaki sposób tych klientów zdobywała? No tak jak w Zapierze, próba generowania klientów takimi metodami, hakując rzeczywistość, generując linki i generując trafik, nie pomijając przy tym GitHuba, którego jest na przykład, każdy z was pewnie kojarzy ViewStoreFront od braci, od Deviantę. W tym momencie jest to jeden z fajniejszych sukcesów, zdobył finansowanie w Y Combinatorze, to jest ta niebieska linia. Oni mają cały marketing oparty o tym, że dają open source na GitHubie. A to jest na przykład czerwona linia innego narzędzia, open source'owej paczki, która jest alternatywą dla Notion. Jak kojarzycie z Notion, to macie open source'owego Notion, bardzo prymitywnego, napisanego przez jednego Chińczyka bezpośrednio. Ale mówię o tym dlatego, że na przykład jeżeli jesteście inżynierem, to GitHub może być dla was całym marketingiem, całym zespołem marketingu, jeżeli rozwiązanie, które wypuszczacie, ma w ogóle potencjał na open source i może dać potężny boost użytkowników w bardzo krótkim czasie. Takich przykładów, ja tutaj pokazałem jeden, bo akurat go znamy i analizowaliśmy, są dziesiątki, to nie jest tylko i wyłącznie ta kwestia tego upflowy. Bardzo fajnym przykładem, my spędziliśmy miesiące na jego analizie, jest firma Jasper. Wcześniej oni się nazywali Conversion AI i Jarvis AI, to jest takie narzędzie, które wykorzystuje GPT-3, taki duży model językowy od OpenAI do tego, żeby generować nagłówki maili, nagłówki marketing copy czy nagłówki kampanii reklamowych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przykład oni za każde review, które klient zrobi w formie wideo, dają darmowe miesiące. Dzięki temu, jakby to powiedzieć, aktualni klienci bardzo mocno polecają ich jakby kolejnym klientom, bardzo polecam głęboko spojrzeć na tego Jaspera, w jaki sposób on pozyskiwał w ten sposób klientów, bo to są miliony użytkowników online, które tutaj są w krótkim czasie. Patrząc na to, jakby to powiedzieć, z perspektywy samej zasady poleceń, czyli nie myśląc o kampaniach w Facebooku czy w Google, tylko zasada jest taka, pozyskujemy 20 użytkowników, a tych 20 użytkowników musi nam wygenerować kolejnych 100 i nic innego się nie liczy. Nie liczy się to, że istnieje Facebook czy Google, liczy się tylko i wyłącznie metoda pracy nad wiralnością. To z polskich spółek albo spółek z polskim korzeniem, Michał pewnie kojarzy Loom, który zrobił to samo, czyli generalnie wzrost na zasadzie pętli rekomendacji. Ja osobiście jestem zwolennikiem bootstrapowania, ale pod warunkiem, że umiecie rosnąć i umiecie zrobić marketing bez tego, jeżeli i sprzedaż. Jeżeli się wam nie udaje, to niestety musicie wziąć kasę od inwestorów, żeby móc eksperymentować. Kasa od VC daje nam niestety, zalepia naszą dziurę braku wiedzy. I na przykład bardzo fajnie to powiedział head startupów w Izraelu, że izraelskie spółki są bardzo mocno puszowane, żeby brać finansowanie, tylko i wyłącznie dlatego, że to im jakby daje też ogromny gain, jakby to powiedzieć, wiedzy, która przychodzi do tego startupowego świata. Z takich rzeczy, których często nie wiedziałem, kiedy ja zakładałem biznes, bardzo wielu VC daje taką opcję, na przykład Hummingbird od ludzi z Booking.com, że oni do Showpada wprowadzili człowieka z jakiej firmy? Z takiego dużego marketingu, z jednej z dużych firm, ale HubSpot. I dzięki temu ten Showpad, dzięki ich człowiekowi, rozrósł się tam 10 razy wskaźnik przychodu. Czyli VC daje wam możliwość wprowadzenia, jakby możecie wymagać, żeby wam od razu przyprowadzili osobę z doświadczeniem, na przykład na kluczowe, konkretne stanowisko na amerykańskim rynku, na którym się nie znacie. Venture Deal jest opisany, w jaki sposób wykupywać VC, kiedy mogą dostarczać klientów, no i coś, co jest niezbędne dla nas, dla founderów, zanim będziemy cokolwiek myśleli o jakimkolwiek finansowaniu, to zrozumieć, jakie są ciekawe, nowoczesne opcje skorzystania z różnych deptów z perspektywy samych funduszy. I to, co ja was bardzo mocno zachęcam, to, żeby never ever give up, nawet kiedy macie 500 zł w banku i płynność finansowa jest waszym największym problemem, będzie zawsze bardzo trudno, tak jak powiedział Piotr, niestety będziecie musieli być one man army. Niestety, budując biznes bez VC, macie mniejsze wsparcie za plecami i pamiętajcie, że początek jest najtrudniejszy, później jest już niestety tylko, znaczy na szczęście tylko i wyłącznie łatwiej. Moi drodzy, ja serdecznie wam dziękuję. Grafiki były od Gustavo Wiesnera z Izraela, bardzo piękny grafik, uwielbiam jego pixel arty. Dziękuję serdecznie.
Dzięki, Grzegorz. I mam nadzieję, że padnie tutaj kilka pytań. Z chęcią postaram się odpowiedzieć. Śmiało zapraszamy do zadawania pytań. Mhm. Wiesz, jakby jeżeli rośniesz, to nie potrzebujesz funduszu. Po co ci to? Masz większy equity w firmie, jeżeli tylko nie masz takiej potrzeby i jakby jeśli masz naturalny wzrost, to możesz wziąć debet w banku, tak? Możesz wziąć, wygenerować obligacje, jeżeli znajdziesz na nich kupców. Jakby finansowanie przez VC jest tylko wtedy, kiedy jest potężne ryzyko, więc jeżeli przejdziesz ten początek, to później już nie jest tak bardzo potrzebne, jeżeli nadal rośniesz. Czyli dopóki nie mam noża na szyi, to bez VC. Ja uważam, że jeżeli tylko masz taką możliwość, to tak i jesteś na tyle ryzykantem. Jeszcze jakieś małe, okej, tam z tyłu. Ja mam takie pytanie, bo właśnie często słyszy się tak, że spróbuj jak jest, tak, klient, sprzedaż ta początkowa, a zastanawiam się jakby, gdzie jest ten punkt, no bo fajnie jest, jeżeli od razu, tak, ta sprzedaż jest, natomiast jak długo próbować, nie wiem, tydzień, miesiąc, pół roku, rok, jakby tu z tego punktu widzenia, jak myślisz, tak? Padło właśnie oczywiście też widać, że tak dużo różnych jakby modeli biznesowych przeanalizowałeś, tak, różnych startupów, tak? Czy to zawsze jest tak, że te startupy od razu skakują, czy to jest po jakimś czasie? Nie, dopiero, jakby tak? Pamiętajcie, że 9 na 10 projektów się nie udaje. Tak, okay? Tak, ale właśnie jakby w tym kontekście, tak, że 9 na 10 się nie udaje, ale z tych, których się udaje, tak, to od razu się udaje, czy też jest ten okres? Też nie, one się nie udają przez dłuższy okres czasu, dopiero wytrwałością, wierzcie, co jakby da się to wyciągnąć, tą spółkę bardzo często. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że zawsze jak mi się coś nie udaje, to staram się zrozumieć tak niskopoziomowo, dlaczego. Grzegorz, kurczę, dlaczego? O co chodzi? Czego ja nie rozumiem, że mi się nie udaje? Gdzie były moje błędne założenia? Już mówię czasami palicho z tym projektem, trójdę, pójdzie do piachu, ale chcę rozumieć, gdzie popełniłem błąd w założeniach, chcę zmodyfikować mój model mentalny, tak? Więc po prostu to jest kwestia wytrwałości. Tego, czego wam życzę, to jest po prostu taka niestrudzona wytrwałość do dużej ilości pracy. Dzięki. Jeszcze raz dzięki, Grzesiek, gromkie brawa. Dziękuję. Masz klikę, Grzesiek?